Drodzy Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za wspólną pracę. Dziękuję za wszystkie dobre momenty, przepraszam za wszystkie niedociągnięcia. Drodzy Państwo, uchwaliliśmy 8 ustaw, podjęliśmy kilkanaście uchwał, wybraliśmy ważnych urzędników państwowych, Rzecznika Praw Dziecka, Państwową Komisję Wyborczą, członka i przewodniczącą Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Powołaliśmy komisje śledcze, bardzo dużo pracy. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólny miesiąc. A informuję też, że zgłosili się, rozumiem, że Wy też dziękujecie, dziękuję z całego serca. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Bardzo proszę. Panie marszałku, chciałam podziękować. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Na pośle Dziedziczaku kończymy listę posłów zgłoszonych do oświadczeń. Uważam ją za zamkniętą. Jeszcze biegnie pani poseł Szczurek-Żelazko. Też proszę zapisać. Znam, wiem, znam panią poseł. Cała Polska zna panią poseł. Bardzo proszę. Jeszcze jedna osoba. Pan poseł Giertych też chce wygłosić oświadczenie? Panie marszałku, wszystkiego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, na panu pośle Giertychu listę kończymy. Serdecznie jeszcze raz państwu dziękuję. Pani poseł Golińska też? Ależ w państwa wstąpił duch retoryczny. Ustalam czas wygłoszenia oświadczenia na 2 minuty. Jako pierwsze oświadczenie wygłosi pan Grzegorz Adam Płaczek z Konfederacji. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałem państwu wszystkim życzyć wesołych świąt. Dziękuję. To było najpiękniejsze oświadczenie i najbardziej treściwe, jakie usłyszałem. Dziękuję, panie pośle. Wszystkiego dobrego. Dobrych świąt.